No to witam was, przyjaciele kochani. Tak jak jechałem sobie właśnie dzisiaj do pracy, sobie tak pomyślałem, bo wcześniej porobiłem sobie punkty, co chciałbym powiedzieć odnośnie mojego świadectwa w ciągu tygodnia, czy ostatnich dwóch. No ale tak jadąc dzisiaj do pracy, pomyślałem, że jednak nie będę żadnymi punktami, znaczy dobrze jest mieć notatki, wiadomo, ale odnośnie świadectwa stwierdziłem, że nie będę się posiłkował notatkami, tylko po prostu będę leciał, no bo jest napisane, że mówcie Duch Boży, będzie wam odpowiadał. To, co macie powiedzieć, to powiecie. No i jeśli chodzi o moje poznanie Chrystusa, to było tak, że ja, jak większość tutaj mówi, nie powiem, że że to był schemat, ale urodziłem się w rodzinie katolickiej oczywiście. No i tak to wyglądało, że wzrastałem w rodzinie katolickiej, chodziłem do kościoła, chodziłem na religię. Już w młodych latach, kiedy uczęszczałem na tą religię w szkole podstawowej, ja zawsze lubiłem obserwować zawsze atmosfera, która gdzieś była, jakby bardzo odczuwałem różną atmosferę, która w różnych miejscach miała miejsce, prawda? No i tak też w tym przypadku, chodząc na religię i słuchając rzeczy o Bogu, o jakimś Bogu też na religii, no to po prostu nic tam nie było, nic tam nigdy nie czułem już jako dzieciak, bo wiadomo, że dzieci bardzo wyczuwają pewne rzeczy, czym młodsi, tym jakby bardziej wyczuwają i są bardziej jakby wrażliwe na te rzeczy. No i pamiętam już właśnie z lat dzieciństwa, kiedy byłem młody, miałem taką przygodę, był taki ksiądz, który nas przygotowywał do pierwszej komunii. No i on na początku bardzo mnie lubił, był taki, ach, byłem jego najlepszym jakby uczniem, ale przyszedł taki czas, kiedy, nie wiem, ja się nie buntowałem, czy nic właściwie nie robiłem. No nie wiem, pamiętam, kiedyś tak na lekcji sobie siedziałem i tak sobie głową kiwałem, po prostu, nie wiem, z nudów chyba. I on tak do mnie podszedł, tak mnie silno wziął za włosy, tak mnie podniósł do góry. Tak z taką nienawiścią, z taką wrogością, z takim czymś, co było bardzo przeze mnie odczuwalne. No i wtedy już miałem jakby pierwszy kontakt taki uderzający z religią. Oczywiście ja później o tym nie myślałem, nie zastanawiałem się, czy to na mnie wywarło jakieś wrażenie, jakieś rany, czy coś. Po prostu życie szło dalej, ja szedłem dalej. Oczywiście będąc w świecie i poznając w ten sposób Boga, widząc religię, no to kto, jakie dziecko chce takiego Boga? Jakie dziecko chce w ogóle przeżywać życie w taki sposób i tak poznawać Boga, jak to go uczono, prawda, na religii? No i tak wzrastałem, oczywiście były tam we mnie różnego rodzaju odrzucenia, już w podstawówce, mało się dogadywałem z rówieśnikami i później jakby w domu było tak, że no też ta religia panowała. Ja pamiętam na dzień dzisiejszy, kiedy babci głosiłem Chrystusa, to babcia już w pewnym momencie, nie mogąc słuchać, już się wkurzyła i mówi tak, a nie mów, nie gadaj, mi mówi, jak ja byłam młoda, o Chrystusie się nic nie mówiło, weź, po prostu to są takie siły demoniczne, które i tak ludzie byli wtedy wychowywani, że po prostu nie było prawa mówić o Chrystusie, ksiądz tylko sobie mógł mówić coś tam. Ale ludzie mieli cicho siedzieć jak owieczki, jak bydlęta, po prostu zamknięci, mieli się nie odzywać. Ja to dzisiaj zauważam, jak w wieku takim już, kiedy ludzie tak naprawdę już za niedługo odejdą do piekła. Oni nie chcą o Chrystusie słuchać, ale wieczór się modlą, zanoszą jakieś prośby, te wszystkie schematy religijne, te klepanie, to wszystko w ich życiu funkcjonuje, diabeł działa w taki właśnie sposób. No i ja tak wzrastałem w taki sposób, poznając religię, poszedłem do szkoły średniej, tam to się wyrwałem trochę jak głupi, zacząłem handlować narkotykami, zacząłem brać te narkotyki. Interesowało mnie to, żeby być kimś w oczach świata, żeby być kozakiem, prawda? Zacząłem grać koncerty, zacząłem tworzyć kawałki hip-hopowe, zacząłem ten syf wprowadzać w swoje życie pełną miarą, prawda? Ile się tylko dało, bo chciałem być kimś, prawda? Pamiętam, jak przyjeżdżałem na dzielnicę swoją, dostałem od takiego gościa narkotyki do handlowania, jechałem na tą dzielnicę, wszyscy na mnie czekali, myślę sobie, jedzie grochal, taką ksylę mam, jedzie grochal, będzie teraz fajnie, ja się cieszyłem, bo zaraz mi wszyscy oblegną dookoła, i tak się czułem kimś w taki sposób właśnie. Takie
takie rzeczy były w moim życiu, no i później wiadomo, też wchodząc w te narkotyki, tak samo zacząłem ich używać. Później, a wiadomo, jak się używa narkotyki, no to nic innego się nie może stać, jak tylko oczywiście szał i człowiek zaczyna już wtedy potrzebować kasy, a kasę trzeba generować, więc się popełnia przestępstwo i się powolutku wchodzi w ten diabelski świat, prawda? Ja tak wchodziłem w ten świat, zacząłem robić rozboje, zacząłem napadać ludzi, brać od nich pieniądze i po prostu to się stało moim stylem życia. Nawet kawałki nagrywałem. Nagrałem kawałek kiedyś pod tytułem Karalne dochody. Ach, że tutaj pieniądz trzeba robić, bo jest ciężko i tak dalej. Nie będę wam o tym opowiadał. To szkoda czasu. No i co? No i moje życie w ten sposób się kręciło. Poszedłem do więzienia oczywiście, no bo innego końca nie mogło być, no bo ja radykalnie podchodziłem do zarabiania pieniędzy. No to poszedłem radykalnie do więzienia. No i co? No i wyszedłem z tego więzienia, dalej w świecie żyłem oczywiście. Jeszcze lepsze sposoby, no bo to już... Znaczy, jak wyszedłem z więzienia, to postanowiłem żyć dobrze, tutaj źle mówię. Postanowiłem żyć dobrze oczywiście. Postanowiłem się wziąć za siebie i tak dalej, ale nadal w tym życiu nie było Boga. Ja jeszcze o Bogu wtedy w ogóle nawet nie myślałem. Nie myślałem o Ojcu, nie rozumiałem. W ogóle ten temat mnie nie interesował. No i żyłem sobie tak dobrze, poznałem dziewczynę, ale dalej ten świat narkotyków. Dalej ten świat istniał i dalej ten świat miał nade mną kontrolę. No i dalej znowu w to wszedłem, prawda? Poznałem dziewczynę, z którą miałem dziecko, mieszkaliśmy 5 lat ze sobą, ja dalej w tych narkotykach, dalej w tym dziadostwie. No i poznałem też w międzyczasie, oczywiście dalej chciałem być kimś. Poznałem też gościa, takiego gościa poznałem, który miał kontakty też w innych krajach, w krajach Ameryki Południowej. Pojechałem do tej Ameryki Południowej, tam był taki interes do zrobienia, żeby grubą kasę zgarnąć. Oczywiście ja te pieniądze chciałem mieć, no bo już nie tylko narkotyki, ale pieniądze w moim życiu rządziły. Pieniądze, uważałem, że pieniądze rozwiążą problemy, uważałem, że tylko kasa. A też oczywiście, pojadę do Wenezueli, wtedy myślałem, że to będzie Wenezuela, ale jednak wysłano mnie do Kolumbii. Wiadomo, nie chodziło tam o narkotyki, ale chodziło o zdobycie grubej kasy, chodziło o przywiezienie pewnych rzeczy. No i pojechałem tam. Oczywiście wróciłem, interes się nie udał. Wróciłem po 6 miesiącach, interes nie wypalił, prawda? No i w ten sposób zacząłem dalej się pogrążać. I to pogrążanie się dalej było w tym samym temacie, alkohol, narkotyki i tak dalej. Ale poznałem już wtedy pewną osobę, która zaczęła mi mówić o Bogu. Ja w ogóle zawsze uwielbiałem rzeczy, których tak naprawdę nie rozumiałem. Zawsze mnie wszechświat interesował, zawsze mnie interesowały planety. Jeszcze kiedy byłem w świecie, no to słuchałem tych wszystkich bzdur naukowych, które dzisiaj oczywiście są przez świat chłonięte jak gąbka. Oczywiście ludzie się utożsamiają z tym, co mówią naukowcy. Zawsze mnie ten wszechświat interesował. Ale też oglądając ten wszechświat, gdzieś we mnie było takie zrozumienie, że to nie może tak być, że ludzie wysuwają teorie, naukowcy wysuwają teorie, a ja, rozumiejąc ogrom tego wszechświata, zrozumiałem, że to nie może być teoria, że ci ludzie tak naprawdę czegoś nie wiedzą. Że ci ludzie czegoś nie wiedzą. Później poznałem takiego człowieka, który mi zaczął mówić o Bogu i ja nie wiem, w jaki sposób ja nagle zacząłem w ogóle ten temat zgłębiać. Temat Boga, w ogóle interesowało mnie to. Zaraz zrozumiałem, nie wiem jak, jeszcze będąc w świecie, że przecież to jest bzdura. Że to jest bzdura, że świat jakieś tam miliardy lat istnieje, że powstał z niczego. Zacząłem to uznawać jako bzdurę. Zacząłem w ogóle słuchać ludzi, którzy mówili mi o Jezusie. Zaczęło mnie to interesować. I też nagrałem kawałek zaraz po tym, ale już z pozycji człowieka właśnie, który jest w jakimś zagubieniu. I nagrałem kawałek, mówiąc do Boga pewne rzeczy, oczywiście ten kawałek jest w internecie. To jest jeszcze kawałek ze świata, ale to już był kawałek, to już były słowa kierowane do Boga, do Ojca, że jestem w jakimś dziadostwie, Ojcze, że chcę żyć dobrze, że chcę kochać bliźniego, którego tak nienawidzę i tak dalej. Takiego typu rzeczy już we mnie zaczynały jakby rodzić coś, czego jeszcze nie rozumiałem. Ale dalej byłem w dziadostwie, dalej popełniałem głupoty. No i przyszedł czas, kiedy to już sięgnęło zenitu, bo wiadomo, w moim życiu funkcjonował cały czas świat, czyli ludzie, chęć przypodobania się ludziom, narkotyki, pieniądze i tak dalej, ale czytałem też Słowo Boże i zrozumiałem, że jest Bóg, w ogóle zrozumiałem, że Bóg jest. Dzięki temu, że to zrozumiałem,
Zacząłem też wołać do Niego, ale też zacząłem wołać dlatego, ponieważ już nie miałem do kogo zawołać. Do kogo miałem zawołać, skoro wszelkie próby mojego życia kończyły się fiaskiem. Nie było do kogo wołać, prawda? Ja zawołałem, pamiętam jak siedziałem w takim wychodku na zewnątrz, paliłem papierosa i mówię, Ojcze, ja już tego nie chcę. Ojcze, uwolnij mnie od tego. Jeśli Ty jesteś, to zrób coś, bo ja już nie chcę w tym być. Co się stało? Poszedłem do więzienia. Oczywiście poszedłem do więzienia poprzez swoje decyzje, poprzez swoją głupotę, ale poszedłem. Ale wtedy się zaczęło moje życie jakby kręcić wokół jedynego ratunku, którym jest Jezus. Jezus, Słowo Boże, stało się dla mnie w ogóle priorytetem. Ja czytałem Słowo Boże w więzieniu i płakałem, bo ja rozumiałem, że to jest prawda. Nie wiem, skąd to się brało, ale czytałem Słowo Boże i płakałem. I siedziałem, czytałem, co robił Jezus. Zaczęło we mnie wchodzić w to, takie małe rzeczy, które Bóg dla człowieka stworzył. W ogóle zacząłem doceniać to, co mamy wokół siebie. Wiecie, dzisiaj ludzie, naukowcy i ludzie z tego świata, oni idą do sklepu i oni kupują jedzenie, oni żreją i oni sobie zawdzięczają to, że żreją, prawda? Oni nie doceniają tego, że ma truskawkę i ta truskawka to jest w ogóle to jest coś, co ojciec stworzył, żeby on sobie mógł zjeść. Oni żreją. A ja w ogóle wtedy to widziałem w ten sposób, że tatuś to stworzył, płakałem, mówię, tatuś to stworzył. O, jaki wspaniały ojciec, on to w ogóle wszystko mi dał nam, żebyśmy jeść mogli, jak wspaniałe zjedzenie. No i tak w ogóle zaczęło się w moim życiu dziać, tak zaczął funkcjonować w moim życiu Chrystus. Ja już, no i wtedy też taki pastor przychodził do kościoła, aż do więzienia. Do więzienia przychodził pastor i ja od razu poszedłem, bo ja chciałem te rzeczy. Ja poznałem chłopaka, poszedłem tam na te spotkania w więzieniu. Oddałem życie Jezusowi w ogóle. Byłem spięty ochrudnie, no bo ta religia mnie tak wyspinała, że po prostu wiadomo, człowiek był nauczony o jak dostojnik stać w kościele, prawda? Dzisiejsi ludzie, rodzice wielu z nas tak właśnie mają, że oni tak stoją. I ja byłem tak samo nauczony, byłem wyspinany po prostu, bo nie umiałem wielbić Boga jeszcze, ale pragnąłem już w ogóle, pragnąłem istnieć w tej materii, pragnąłem funkcjonować w tej materii nieziemskiej, ale w tej materii niebieskiej. No i tak się zaczęło, wiecie, ja jednak cały czas poznając Słowo Boże, szukając tej drogi, dalej byłem jednak trochę jedną nogą w świecie. Tylko że już wtedy, kiedy się narodziłem na nowo, ja już z grzechem mi nie było tak łatwo, już mi nie było tak do śmiechu, już się nie cieszyłem, że grzeszyłem. Wtedy grzech już mnie dojeżdżał i w ogóle ja szukałem miejsca. Ja pamiętam, jak wyszedłem z więzienia i mi pastor, który wiele dobrych rzeczy mi przekazał, on mi powiedział, że minimum to jest Kościół, minimum to jest społeczność z ludźmi, czyli Kościół, prawda? To jest takie minimum, które musi w twoim życiu istnieć, ale tak jak Ewka mówiła, ja wszedłem również w takie coś jak takie myślenie, bo jak wyszedłem z więzienia, to się znów czułem mocny, po 2 latach mocny byłem, no bo zamknęli mi dostęp do wszystkiego, to byłem mocny i wydawało mi się, że sobie będę funkcjonował, że sobie będę biegał, że się będę modlił, kiedy będę chciał, wrzucałem na Facebooka różne rzeczy, myślałem, że to tak fajnie zarabiałem pieniądze, chciałem poznać dziewczynę, chciałem żonę i tak dalej, ale jednak to, co ze świata, to się okazuje, to tak się nie da funkcjonować, wydawało mi się, że tak się da, ale tak się nie da. Ja dalej byłem w takim miejscu, w którym nie chciałem być, no ale oczywiście słowo, również wykłady, które cały czas oglądałem, tutaj akurat w tym przypadku, nie wiem jakim cudem to się wydarzyło, ale akurat Artura wykłady wtargnęły w moje życie, że godzinami po prostu spędzałem godzinami czas i zgłębiałem to, co usłyszałem, ponieważ to do mnie trafiało i ze wszystkim się zgadzałem i w ogóle utożsamiałem się z tym i jakby uczyłem się tego. No i przyszedł po prostu czas, kiedy ja już nie mogłem funkcjonować bez kościoła. Wiedziałem, że jest w moim mieście społeczność, tylko że wiedziałem też, że to jest społeczność religijna. Ja nie potrafiłbym funkcjonować w społeczności religijnej, która nakazuje człowiekowi w jakikolwiek sposób wielbić Boga, że jest coś, że jest jakiś schemat, pod który trzeba podlegać i trzeba go w uwielbieniu, prawda? Jest napisane, żeby wielbić Boga z całego serca i z całego serca to znaczy nie tak, jak sobie ktoś tam ustalił, prawda?
Szukałem tej społeczności, no i oczywiście minęło trochę czasu. Ja raz zadzwoniłem do Artura, później drugi raz zadzwoniłem, aż w końcu postawiłem wszystko na jedną kartę. Powiedziałem, nie mogę być w tym miejscu, nie mogę żyć bez rodziny, bez kościoła, bez społeczności, bez ludzi, którzy tak naprawdę wyrwali się z tego dziadostwa i którzy tworzą właśnie społeczność, tak jak my. Jestem właśnie ojcu wdzięczny za to, że mogę tutaj dzisiaj być, mogę się dzielić różnymi rzeczami z ludźmi, którzy nie patrzą na mnie właśnie tak, jak ten świat patrzy, a świat tylko tak patrzy, że się ładnie uśmiecha. Mnie to cieszy, że tutaj nikt mnie nie poklepie po plecach i nie powie: Rafałku, rozumiemy cię, Rafałku, ale to wiem, ale ty przeszłeś twar. Nie właśnie, bo jakby mi tak powiedziano, wielu ludziom jak się tak mówi, to ci ludzie zaraz upadają, bo oni tego potrzebują, żeby im to powiedzieć. Rafałku, albo tam Gosiu, Kasiu, wiesz jak jest, no wiemy jak jest. I ci ludzie zaraz padają na glebę właśnie. Cieszę się, że jest Kościół, że jestem w Kościele, w społeczności, w rodzinie, która jest zdeterminowana, zdecydowana, gdzie nie ma klepania po plecach, nie ma głaskania, nie ma dwóch różnych prawd. Kto tak naprawdę nie jest w rodzinie, kto tak naprawdę to odpadnie, no bo odpadnie, bo nie da się nie odpaść. Ja się cieszę, że jestem wśród ludzi, którzy są rodziną i to się da zobaczyć, odczuć. Dziękuję wszystkim za to, że tu jesteście. Rafał do mnie zadzwonił pierwszy raz, pamiętam. My sobie pogadaliśmy. Znaczy to było ciekawe, bo u niego taka była metamorfoza. Co ciekawe, jak go pierwszy raz usłyszałem, no nie? To od razu mi się Przemek przypomniał, jak tu przyjechał. Bo mówię, identyczny w ogóle duch. Od razu przypomniałem Przemka Więzika, jak tu wjechał z akordeonem na plecach w jakimś momencie. Jak go usłyszałem, Rafała, to ja mówię, ten sam duch, w ogóle mówię. I potem to trwało jakiś czas i za jakiś czas Rafał znowu do mnie zadzwonił. Tylko on już do mnie zadzwonił, wiecie, z takiego miejsca, gdzie coś go złamało. Był jakiś złamany. I on mówi, co teraz? Ja mówię, to teraz się zwija i tu przyjedź. I słuchajcie, on zamknął swoje życie w tamtym mieście, w którym żył, całkowicie. I przyjechał tutaj absolutnie zacząć wszystko od nowa. Nowe miejsce pracy, nowi ludzie, nie znał tu nikogo, nie wiedział. I wiecie, i jak czasami wspominam, miałem przyjemność kiedyś być na jednej konferencji z pewnym przebudzeniowcem. To był jedyny przebudzeniowiec, którego ja poznałem w życiu jako takiego człowieka z doświadczeniem. I właśnie ów przebudzeniowiec powiedział, że przebudzenie rozpoznaje się po tym, że ludzie z różnych stron zamykają swoje życia i przeprowadzają się tam, gdzie jest przebudzenie. To jest dowód. I to w ogóle i to ciekawa rzecz, że po prostu zamyka wszystko, zawija się. Mi się zawsze przypomina, jak do Jezusa przychodzą ludzie i oni zostawiają wszystko i idą za nim. Zostawili ojca, zostawili matkę, zostawili jakiś biznes, oni poszli za nim. To jest desperacja, moim zdaniem. To jest desperacja jakaś. Ale to płaci. To płaci po prostu.